Ostatni zaszczyt zacytowania treści listu, który skierował radny wojewódzki, nasz przyjaciel, bardzo pracowity człowiek i dobry człowiek, dbający o nasz teren, radny wojewódzki, doktor nauk medycznych, Kosmarek. Szanowny pan Mirosław Gazda, burmistrz miasta i gminy Annopol. Szanowny panie burmistrzu, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na gminne dożynki, wieńczące tegoroczne żniwa w gminie Annopol. Niestety zaplanowane wcześniej obowiązki i podjęte zobowiązania uniemożliwiają mi osobisty udział w tym wydarzeniu. Powiem tak, przepraszam, że wchodzę tutaj w tę merytorykę, ale mówiłem Marku, kiedy były dni Annopola, obiecałem, że przyjedziesz następnie na dożynki. Jeśli się uda, będę wieczorem. Myślę, że dotrzyma słowa. Dożynki to od wieków zakorzenione święto ludowe, obchodzone w podziękowaniu za urodzajne zakończenie żniw i prac polowych. Jestem niezmiernie dumny, że podtrzymujecie tę tradycję i przez organizację dożynek okazujecie wdzięczność i szacunek rolnikom waszej gminy za ich ciężką pracę na roli. To dzięki waszemu, drodzy rolnicy, całorocznemu wysiłkowi dziś wspólnie możemy się cieszyć i korzystać z plonów pochodzących z polskich pól i sadów. Dzisiejsze spotkanie dożynkowe w Annopolu to także doskonały moment do integracji mieszkańców oraz wspólnego spędzenia czasu z najbliższymi rodziną i sąsiadami. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wspaniałej uroczystości, za ich trud i zaangażowanie w działania mające na celu poszanowanie pracy ludzi, którzy dają nam chleb codzienny. Życzę wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji z działalności na rzecz środowiska lokalnego, a rolnikom urodzaju w przyszłości oraz tego, aby zdrowie i radość były wiernymi towarzyszami dnia codziennego, z wyrazami szacunku. Marek Kos, doktor nauk medycznych, radny województwa lubelskiego. Szanowni Państwo, tak, dożynki to okres podsumowania pracy całorocznej, bo za niecałe 3 tygodnie, może 8 września, będziemy świętować Matki Boskiej Siewnej. Także to jest tylko podsumowanie. Można powiedzieć tak jak ze świętami. Święta, święta i po świętach, żniwa, żniwa i po żniwach. Teraz co to za żniwa? Wystarczy tylko, ksiądz mnie pyta kiedyś, jak pan, panie Stefanie, żniwa? Ja mówię, no cóż, postawię tylko przyczepę i kombaj mi nasypie. Natomiast sam siew i trud, no oczywiście, że tak, nie te czasy. Ja pamiętam, kiedy w latach 50. z kosą na ramieniu mój ojciec z mamą, czy każdy inny rolnik, szedł w pole, w pocie czoła, pracował, a Akademia Rolnicza, a to już humor, wysłała studentów, żeby może zaradzić tej biedzie albo wysiłkowi rolników, więc przyglądający się studenci patrzą, jak rolnik tam sobie kosą macha, a gospodyni podejmuje to, co on ukosił. Usiedli później, bo kaszy jakiejś tam matka wzięła na pole z mlekiem, żeby się pożywić, żeby mieć siłę do koszenia. I oni się przysiedli i tak podpowiadają. Mówi, my jesteśmy studentami, wysłano nas tutaj, żeby wam jakoś ulżyć w tej pracy albo podpowiedzieć. Być może stąd kombaj się wziął, bo... Mówi, gospodarzu, gdybyście drugą kosę zainstalowali, to w jedną stronę robicie zamach, to i w drugą by było i by było wykorzystanie tego wolnego ruchu, a tak to... No, chłop mówi, no może i tak, no, ale nie wiedział, jak tu ciężko trzeba pracować. A wy, gospodyni, mówi, tu podpieracie, a później jeszcze grabie leżą, grabicie. Nie od razu byś było tu przyczepić te grabie i by się podbierało zboże i od razu by było zagrabione szybciej i sprawniej. No może by się i dało. Jedźcie panowie do kaszy, jedźcie. A do Antka swojego małżonka mówi, Antek, klejnoty. Gdzie? No schowaj swoje klejnoty, bo ci każą mucić nimi. Dziękuję za uwagę, wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, oby nam Pan Bóg pozwolił do roku przyszłego dożyć. Niech się darzy, niech się swarzy, niech wszystko będzie jak najlepiej i no cóż, tak jak poprzednicy, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję za uwagę.